krótki, pamiątkowy film z wielkanocnej wyprawy z całą rodzinką do Barrington Tops National Park. Na samym pograniczu parku wynajęliśmy domki i od razu zostaliśmy zaatakowani przez ptaki, które oczekują jakichś prezentów od odwiedzających turystów. Papuga myśli, że jestem paparazzi i patrzy się z dużą podejrzliwością na moją kamerę i w końcu rezygnuje z deseru. Po przybyciu idziemy prosto z naszych domków na pobliski łatwy bushwalk. Otoczenie sympatyczne, trasa nie za ciężka, więc energia rozpiera nasze dzieciaki i sobie wzajemnie dokuczają. Przed przyjazdem było trochę deszczowo, więc jest pełno pijawek i jedna z nich próbuje się załapać na Mariusza, ale ją w końcu odrywają. Wracamy do naszych wynajętych domków i przy wejściu już czeka na nas tutejsza papuga, ale nic nie dostała, bo nie wolno karmić dzikich ptaków. Następnego dnia idziemy w góry. I Małgosia parzy sobie pokrzywą palce, bo myśli, że przegna aromatyczne bóle w palcach. Droga nie jest łatwa i trasa jest cały czas ostro pod górę, a mamy nadzieję, że przejdziemy 10 km i odpoczywamy zbyt często, bo brak nam treningu. W końcu przeszliśmy 5 km i znajdujemy miejsce z ładnym widoczkiem. Jakaś para turystów poinformowała, że czeka nas jeszcze kilka ładnych kilometrów do celu, więc odpuszczamy i zdecydowaliśmy się zawrócić. Po powrocie i krótkim odpoczynku zabawiamy się w tenis na fajnym boisku w buszu. Kolejny dzień to wyjazd formidrabem drogą szutrową w górach, a następnie spacer do strumienia, gdzie Adam pomimo niskiej temperatury chce popływać. W końcu się decyduje i skacze po bohatersku kilkakrotnie do tej zimnej górskiej wody. Po powrocie wszyscy zgłodnieli, więc barbecue. Tenis, a bezczelna kukabara, jak zwykle, rzuciła się przy nas, na nasze żarcie ukradła co mogła. Mieliśmy jeszcze kilka bushwalków, których nie filmowałem, ale robię zdjęcia, jak opuszczamy naszą rezydencję w buszu i przy wyjeździe filmuję ten widoczek z wiszącymi butami na płocie, które zostawili turyści. Według mnie to idiotyczny zwyczaj. Wjeżdżamy teraz do miasteczka Dangong, które jest typowym miasteczkiem australijskim. Spokój, nuda i trochę wczesnej historii i wrażenie, jakby życie zatrzymało się w miejscu. W tym budynku jest ponoć najstarsze w Australii kino, które ma ponoć 100 lat. Teraz wjeżdżamy w olbrzymi rejon upraw winogron i produkcji wina, który jest też bardzo atrakcyjny dla odwiedzających turystów. Nas nie interesują miejsca, gdzie można popróbować wina, a odwiedzamy ogród botaniczny, którym jest małe miasteczko ze sklepami, w których sprzedają lokalne wyroby. W sklepie kupiliśmy orzechy makadamia zalane czekoladą. Weronika nie chciała jeść, bo za dużo kalorii, więc ja wszystkie zjadłem. Teraz wchodzimy do ogrodu botanicznego i podziwiamy, ile pracy zostało włożone, żeby go utrzymywać w tej formie. No ale w końcu to się pewnie opłaca, bo odwiedzających jest sporo, a za wejście trzeba zapłacić.
A po wizycie w Botanic Gardens wstępujemy na obiad do Irish Pub i wracamy do domu.